odcinek z serii Emisja i dzisiaj będzie o tym, jak śpiewać wysokie dźwięki głośno, czyli jak wzmacniać swoje wysokie rejestry czołóweczka. Odcinek jak wzmacniać wysokie dźwięki, wysokie rejestry. Ja CEO nie jestem i nigdy nie będę, ale zawsze lubiłem jednak i każdy z nas do tego dąży, żeby jednak ten power w głosie gdzieś tam na wysokich rejestrach mieć. Też nie tylko jakby sama CEO zmotywowała mnie do tego, żeby nagrać taki odcinek. W ogóle to też jest takie ciekawe, że kurczę, czy mi się kiedyś skończą pomysły na te odcinki, bo to jest tak, że ja cały tydzień chodzę gdzieś tam sobie ze skłowkami po Warszawie i myślę sobie, co by teraz im tu powiedzieć, co by im nagrać. Już tyle odcinków nagrałem, mam nadzieję, że te pomysły nigdy mi się nie skończą. Nie CEO, a zespół wokalny troszkę do tego mnie zmotywował. Nasz zespół wokalny Czarno na Białych pod kierownictwem Beaty Stasiak. Ostatnio od zespołu zaczynamy w ten sposób, że ja robię też krótką rozśpiewkę, krótką rozgrzewkę. Robiliśmy sobie wstęp do tego, jak oddychać, jak miksować rejestry. Do samego końca, do samego końca, do samego końca. I widzę, jak duży problem w ogóle jest w tym, żeby nie śpiewać wysokich dźwięków właśnie. Jak to zrobić, żeby tam znaleźć wysoki dźwięk? Albo żeby też często słyszę również u ludzi w zespole, kiedy mamy jakieś wysokie gdzieś tam rejestry. Że tam jest to taki po prostu zacisk i sami nie wiedzą, jak to do końca zrobić. Oczywiście, żeby nie było, zespół nasz Czarno na Białych po prostu śpiewa fenomenalnie i w ogóle jest prze. Taki bardzo, bardzo istotny problem, żeby te rejestry wysokie wzmacniać. Robiliśmy sobie też miksowanie tych rejestrów i ten odcinek, słuchajcie, jest szczególnie do tych osób, które już potrafią oddychać, wiedzą, co to jest miks, potrafią już w miarę zmiksować te swoje rejestry, gdzieś tam już u góry pozbywają się tego powietrza i szukają tej dźwięczności, mają już te wszystkie, znają już te wszystkie nie. I to jest klucz tak naprawdę do sukcesu. Dzisiaj Wam pokażę, co zrobić, żeby właśnie wzmacniać te rejestry właśnie, rejestry piersiowo-głowowe, ten rejestr mieszany, czyli jak te wszystkie wysokie dźwięki sprawiać, żeby one były duże, żeby były głośne. To jest mega istotna kwestia i myślę, jak marzenie każdego wokalisty. Więc zaczynamy. Najpierw musimy wrócić do ćwiczenia na nie. Zrobimy sobie znowu na tej melodii. Cały czas. Nie. Podparcie żeberka. Cały czas żeberka. Jeszcze to już. Jeszcze. Włazimy. Nie.
macie to tak w miarę nadźwięczone znowu, to teraz w momencie, kiedy jesteście na wysokich dźwiękach, to teraz, uwaga, będziemy robić cudawianki, a mianowicie zwiększać ten najwyższy dźwięk. Zrobimy sobie teraz troszkę inną melodię, mianowicie taką. Cicho tam, króliku. I zostajesz sobie u góry, na tym dźwięku. Trzymasz go podparte, cały czas zostawiasz, cały czas tę samą dźwięczność. Cały czas tam jesteś, cały czas jesteś. Uwaga, nie rób tego. Nie może być w ten sposób, ani nie chcemy. Nie idziemy siłą, pamiętajcie. Idziemy teraz cały czas jakby jednostajnym ciśnieniem zarówno powietrza, jak i siły. Luzik cały czas i trzymamy. I to, co musisz zrobić, to na tym najwyższym dźwięku, nie odpuszczając z siły, dosłownie rozluźniasz sobie w ten sposób. Otwieramy to i rozlewamy w ten sposób. Rozlewamy to po całym ciele. Możesz tam sobie również dodać wibrata i w ten sposób, zahaczając małą u góry dźwięczność, rozlewamy to, otwierając właśnie w taki pionowy kierunek. Możemy tu w ogóle do bardzo dużego dźwięku tym sposobem dojechać, ale tak naprawdę nie musimy teraz uzyskiwać już takiego nie wiadomo jakiego beltingu teraz, tylko cały czas zostajemy w miksie. I to od razu jest dużo większe. Jedziemy dalej. Też tam za dużo powietrza na tym, pamiętajcie, żeby to cały czas był taki strumień powietrza, nie przyjdzie do przodu jakoś specjalnie mocno. Cały czas myślcie o tym, że otwieracie, że to się tam wam totalnie rozlewa. Robimy sobie z tyłu podniesione podniebienie, opuszczamy vibrato. I to od razu będzie stawać się większe. Zróbcie jeszcze jeden. To już jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Mamy tu już praktycznie będzie C3. Tylko pamiętajcie, że to jest jakby ćwiczenie dla osób, które już potrafią miksować, które wiedzą, jak to u góry zahaczyć, które nie prą tamtym dźwiękiem albo które nie mają za dużo powietrza jeszcze w tych po prostu rejestrach. Jeżeli jeszcze napotykasz w swoim głosie coś takiego albo coś takiego, że ten głos się załamuje, jak idziesz do góry, to musisz wrócić do odcinka o tym, co to są rejestry, jak miksować swój głos, jak miksować rejestry głowowy z piersiowym. To jest mega istotna sprawa. No i wracając teraz do naszej C. Dlaczego to robię? Żeby mnie nikt nie rozpoznał. Tak jak Sia zawsze jest incognito, tak teraz ja jestem. Zaśpiewajmy teraz znowu fragment, ten refren C. I'm gonna swing from the chandelier here. Będziemy to śpiewać, zahaczając tylko i wyłącznie sam miksik. Nie dawajcie teraz pary, to jest jako ćwiczenie. Sama dźwięczność. Podparcie, żeberka. Zróbmy sobie na przykład na nie na razie. Sposób. Staramy teraz się, jak już to zahaczamy, to jest takie, ja to w ogóle gram teraz bardzo wolno, wolniej niż oryginalnie, niż oryginalny utwór C. I w tych momentach, kiedy zahaczamy sobie tę górę, kiedy zahaczacie sobie już tą dźwięczność, tam rozlewacie sobie ten dźwięk. Dobra? Może być cały czas, możemy cały czas to robić na nie. I jedziemy. Nie, 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 nie,
sposób to wszystko powiększamy. No dobrze, ale ja nie jestem, tak jak mówiłem, synem, ja jestem Arkadiusz Bebożdyński i dzisiaj właśnie sobie te sobie ten rejestr wzmocniliśmy. Słuchajcie, dzięki Wam za dzisiejszy odcinek. Przypominam o akcji Oceniajcie. Cały czas wpływają do nas nagrania. Ja potem będę wybierać, ale aczkolwiek tych nagrań nie jest jakaś taka ogromna masa, więc myślę, że kilka odcinków, faktycznie może ze 3 odcinki emisji będą poświęcone akcji Oceniajcie. Czyli wysyłacie do nas swoje nagranie wideo plus wokal i ja w odcinku emisja będę to... Nie chcę użyć słowa oceniał, ale dawał Tobie rady, tak publicznie będę mówił, co robisz fajnego, co robisz jeszcze źle, co możesz poprawić, nic innego jak darmowa konsultacja. Więc wysyłajcie czarno na wialychmałpa@gmail.com, tam wysyłajcie swoje linki i będziemy działać. No i teraz klikacie w czarno-białe kółeczko, co by subskrybować i dzwoneczek, co by być na bieżąco. Czy ja muszę coś jeszcze ważnego powiedzieć? A, w ogóle to ruszyliśmy z TikTokiem. Jeżeli macie tę durną, jakże i śmieszną aplikację, nie, ogólnie jest fajna. Ogólnie jest fajna, tam jest dużo, dużo fajnych i takich śmiesznowych rzeczy. Ja muszę się przyznać, że mi tu w ogóle pomagają w tym robić tego TikToka osoby, które się trochę bardziej na tym znają. To jest ten moment, kiedy człowiek ma 27 lat i sobie zdaje sprawę, że kurczę, jednak już pewnych rzeczy nie ogarnia. Będę tam po prostu się trochę wydurniał, trochę wrzucał, jak zwykle, jak najwięcej emisyjnych porad, edukacyjnych, wokalnych, fajnych porad w jak najbardziej takim, no myślę, zabawny sposób. Do tego, myślę, dążę, co by nie być tutaj smutnym w tym dzisiejszym pandemicznym świecie. Niech moc będzie z Wami, trzymajcie się do następnego poniedziałku w kolejnym odcinku z serii Emisja.